prowadzili nas na taką olbrzymią łąkę. I rozstrzeliwania zaczęły się dopiero popołudniem. Cały dzień te ciała się ruszały ich. Ojciec był ranny, zaczął jęczeć strasznie. Błagałam go, żeby był cicho, ale niestety on jeszcze bardziej jęczał. Przyszli, dobili go. Tam wyciągali te wszystkie ciała ze studni, takie kawałki różne, głowy oddzielnie, ręce oddzielnie. Do niedawna jeszcze ciągle miałam wątpliwości, czy moja wyobraźnia nie jest za mocna. Cześć, witam Was na moim kanale. Jak już pewnie zdążyliście się zorientować, dzisiejszy odcinek będzie inny od tych, które zazwyczaj się tutaj pojawiają, czyli nie będą to lekkie i przyjemne ciekawostki historyczne, ale temat trudny dotyczący rzezi wołyńskiej. Zapraszam Was na rozmowę z panią Józefą Bryk, która podczas tych wydarzeń miała 6 lat i była ich bezpośrednim świadkiem. Chciałam także zaznaczyć, że wydarzenia opisywane, jak i materiały archiwalne, które będą się pojawiać w trakcie materiału, nie są przeznaczone dla osób wrażliwych, gdyż są bardzo drastyczne. Zdjęcia archiwalne nie dotyczą stricte opisywanych przez panią Józefę wydarzeń, chociaż również archiwum prywatne znajdzie się w materiale, ale są to zdjęcia ludzi, którzy padli ofiarą działań UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii w latach 1943-45. Warto także przy tej okazji podkreślić, że działania Ukraińskiej Powstańczej Armii nie obejmowały swym zasięgiem wyłącznie Wołynia, ale rozciągały się również i na inne terytoria. Z góry przepraszam Was za jakość dźwięku, on jest trochę przesterowany, ale rozmowa była nagrywana dosłownie w warunkach polowych podczas Festiwalu Filmów Historycznych w Gdyni. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Mam nadzieję jednak, że to nie wpłynie na odbiór filmu. Urodziłam się w Jarosławiu, ale w 1939 roku, jak Rosjanie wkroczyli do Polski, wszystkich nas po prawej stronie Sanu, którzy mieszkali, wygonili nas na tereny już ukraińskie. Ukrainy nie było, była Polska tam, ale obecnie są ukraińskie. Było to w Palikrowach, koło Podkamienia. Tam wydzielili nam tereny i tam rodzice się budowali, wybudowali nowy dom. Myśmy mieszkali w pięknym miejscu, tam jest naprawdę bardzo ładnie. Ale za jakiś czas się zrobiło bardzo trudno, ludzie zaczęli się bać, obawiać, bo napadały. I nas po prostu napadali i okradali. Najpierw napadali, tylko rabowali, zabierali wszystko i szli sobie. A potem za jakiś czas słyszymy, tego zamordowali, siekierą zarąbali, tego siekierą zarąbali, nożem poderznęli. No i było taki dzień Piotra i Pawła. Wszyscy Polacy się tam zjeżdżali, przyjechali do nich na imieniny. On był takim bogatszym Polakiem, miał piękny dom. I na drugi dzień, jak mówili to, że po kostki była krew w tym mieszkaniu, wszystkich wyrżnęli, którzy byli na imieninach. Uratował się jeden chłopczyk, 12-letni, to w gnoju przesiedział. Proszę sobie wyobrazić, czy człowiek byłby w stanie dzisiaj wejść do takiej kupy gnoju, żeby ukryć się na polach. Uciekł na pola i tam w tym gnoju się zakopał i tam się uratował. Aczkolwiek za parę tygodni też go zabili. Ten strach był powszechny. I ja, i mój brat siedzieliśmy, mieliśmy taki obowiązek, siedzieliśmy w kuchni na stole, zawsze często na zmiany i patrzyliśmy, kto idzie do nas. I pewnego razu ktoś rzucił u nas granat na podwórko. Myśmy mieli piwnicę bardzo dobrą, taki schron można powiedzieć. I wtedy trzy czy cztery osoby do nas codziennie przychodziło na noc, ukrywaliśmy się w tej piwnicy, do bardzo późna siedzieliśmy tam, aż najczęściej mama mdrała, to wyciągali. Ja od tego dnia mam klaustrofobię właśnie, musi zawsze ktoś ze mną jechać windą, bo nie mogę po prostu inaczej. Kiedy ktoś rzucił granat u nas na podwórko, zrozumieliśmy, że już nie ma co się ukrywać w naszej piwnicy. I mama zabrała nas. I ojciec był na warcie,
A myśmy pobiegli już do Podkamienia, to jest takie miasteczko małe na Podolu. Szukała mama ukrycia, poszła do jednej Ukrainki, do drugiej, jedna nas nie przyjęła, druga nam wskazała stodołę, żeby tam pójść, że tam już są Polacy. Jakbyśmy tam przyszli, był kościół wypełniony po brzegi Polakami, bo już poszła fama, że banderowcy jadą do nas, na koniach jadą, cała banda jedzie do nas, do naszej wsi. A miesiąc wcześniej wyrżnęli wszystkich w Hucie Pieniackiej, wszystkich, tam 850 czy 1800, czy 800, nie chcę po prostu pomylić. No i tam żeśmy się schowali, ale weszła z nami konfidentka, która była umówiona z tymi. Oni usłyszała wystrzał na podwórku i zaczęła krzyczeć już i oni weszli. Przyszli do nas z karabinami. No, brata jak karabinem uderzył w plecy, to przekoziołkował chyba ze dwa razy. I szedł i płakał tak głośno, krzyczał, że go drugi raz po tym uderzyli. Prowadzili nas na taką olbrzymią łąkę. Olbrzymią łąkę, była cała wypełniona ludźmi. Podzielona na takie trzy segmenty, jak gdyby rowami. I zaczęli przeglądać dokumenty. Ukraińców na jedną stronę rowu, a Polaków na drugą stronę, na tą większą, na całej łące zostało. I rozstrzeliwania zaczęły się dopiero po południem. Pierwszych Żydów rozstrzelali, kazali im się rozebrać do naga i rozstrzelali pierwszych Żydów. I cały dzień te ciała się ruszały ich. Ja to pamiętam, bo u mamy siedziałam na barkach. Myśmy byli na samym końcu, kiedy wszystkich już rozstrzelali, to ja mówię, leżałam, kiedy upadłam, nie wiem, zaczęłam prosić, ojciec był ranny, zaczął jęczeć strasznie. Błagałam go, żeby był cicho, ale niestety on jeszcze bardziej jęczał. Przyszli, dobili go. Ja to wszystko widziałam spod mamy płaszcza, tylko wystawałam, oddech zatrzymywałam, żeby po prostu nie oddychać. Tak strasznie się bałam i tak się modliłam, tak mówiłam tylko pod Twoją obronę. Kończyłam i zaczynałam. I w końcu, jak strzelili do niego, to był cały, oblał się krwią, uszami i nosem wyszła krew, strasznie. Kiedy upadłam z mamą, nie pamiętałam tego momentu wcale. Jak otworzyłam oczy, to już leżałam pod matką, matka leżała na mnie, rozkrzyżowane ręce miała, obok leżał ojciec. I potem już nastała cisza, ale wkoło zaczęło się palić wszystko. Wszystkie domy polskie się paliły, było jasno jak w dzień. Ja wstawałam co chwilę i wołałam, krzyczałam, mamo, chodź, szarpałam. Ja jeszcze nie wiedziałam, co znaczy śmierć, jeszcze się nie spotkałam ze śmiercią. I cóż się stało? Widzę z daleka, że idzie, dwa punkciki czarne się porusza, przybliża się. Więc weszłam pod matkę z powrotem, ułożyłam się tak, jak leżałam, jak byli, co ojca zabili. Pamiętałam, że nogę miałam na wierzchu, to tą nogę, lewą nogę wysunęłam, tak się ułożyłam, żeby ta lewa noga tak samo leżała. I stali nade mną i że to ja pewno krzyczałam. Na pewno przecież było słychać krzyki, ten mój szkoda kuli, nie żyje. I na dowód tego kopnął mnie w tą nogę. Moja noga zachybotała, ale stanęła. Widzisz, nie żyje. Poszli. A ten strach straszny powodował, że ja to wszystko zapamiętałam. Bo ja do niedawna jeszcze ciągle miałam wątpliwości, czy moja wyobraźnia nie jest za mocna. Rano, jak już szarówka się zaczęła, słyszę głos. Józiu, Stasiu, żyjecie? Nasza sąsiadka ocalała. Jej siostra zginęła tam w straszliwy sposób, w tym klasztorze właśnie, bo tam wyrżnęli wszystkich siekierami i nożami. A tu przynajmniej od kuli zginęli ci ludzie, co wyszli z tego kościoła. Wyjechała komisja
jakaś zbrodni. Tam wyciągali te wszystkie ciała ze studni, takie kawałki różne, głowy oddzielnie, ręce oddzielnie. Ludzie rozpoznawali, to głowa mojego męża, płakała tam któraś znowu, a to ręka mojej córki, a to i tak takie po pierścionku czy po czymś poznawała. Ukrainka nas ukryła u siebie w piwnicy. Ukryła nas, tam było już kilka osób. Wpadli nagle na kontrolę. Udało się, przeszukali cały strych, wszystko i wyszli, ale tak krzyczeli strasznie na tą panią, okropnie krzyczeli, ale ona się nie przyznała, że jest ktoś. U nas tam był jeszcze jeden Żyd, bo Żydów pierwszych rozstrzeliwali, on skoczył do rzeki i zanurkował i z drugiej strony wyszedł i właśnie był w tej piwnicy już razem z nami. Ona mu dała koc, żeby się okrył, bo on był bez ubrania. Jak oni wyszli, ona przyszła do nas i mówi, ani mru-mru. Przyszli drugi raz, sprawdzili znowu cały dom i krzyczeli do niej, że widzieli, jak Polacy wchodzili do niej do domu. Ona mówi, nie ma żadnych Polaków u mnie i nikogo nie ma. A jej mąż był Polakiem, to go zabili, on już nie żył. Wychodząc, strzelili do niego, nie znaleźli nas drugim razem, strzelili jej w ramię. Jak wróciliśmy z tego Wołynia, to jej ręka się w ogóle nie goiła. Cały czas wszystko było zropiałe i ręka wisiała. Lęk został, po dziś dzień we mnie jest lęk, strach. Ja sama nigdzie nie pójdę wieczorem, jak już się szaro robi czy coś. Mało tego, przychodziłam do domu, to ja nieraz pod wannę patrzyłam, czy kogo nie ma. I potem się stukałam w głowie, Ziuta, co ty robisz? Już nigdy do domu nie wróciłam, tylko już tam, gdzie ludzie byli, ja byłam przy ludziach, ale u nikogo, bardzo często spałam w rowie, spaliśmy w ruinach domów zniszczonych po bombach, prawda, z bratem, bo brat jeszcze był ze mną, dopiero jak nas wywozili, to nas rozdzielili. Na jedno auto dziewczynki, a na drugie auto chłopców i zupełnie gdzie indziej nas zawieźli. Myśmy się już z bratem spotkali dopiero w 70 roku. Marchew kradliśmy na polach u ludzi, brukiew, o coś takiego, bo jedzenia nie mieliśmy. Jak człowiek zjadł kromkę chleba z miodem, to już na cały dzień miał jedzenie. A latem tośmy szli, proszę pani, pamiętam kłosy pszenicy, żeśmy tak dłubywali te ziarna, jedliśmy. Albo w kapuście zawsze siali wszyscy, teraz mówią, że to marihuana, ale myśmy to jedli na co dzień, te konopie. I ja ten smak mam bardzo dobry w ustach po dziś dzień, chociaż teraz nigdy nie jadłam tego. Ale jako dziecko myśmy szli, te konopie zbieraliśmy. Może to są jakieś inne te konopie, nie wiem. Nie znam się na tym. W każdym razie żeśmy to wydłubywali. I to było nasze często pożywienie. Kobieta mnie taka wzięła, u niej byłam, ale bardzo mnie biła, bardzo, strasznie. Ja uciekłam od niej do zakonnic. Nie zapięłam dobrze krowy. Krowa jej nadeptała na pa... Muchy ona oganiała i uderzyła krowę i krowa jej nadeptała na palec. Ona ją zaczęła tak bić, a krowa jej uciekła. A że nie była zawiązana, to moja wina. Ja wychodziłam z domu, ona mnie tak biła długo, aż padłam. I wtedy odeszłam od niej. Sama poszłam, w Łozach przesiedziałam cały dzień nad rzeką, potem w Łozach przenocowałam, bo rano wiedziałam, że ludzie idą na targ i trzeba iść za nimi i trafię do tych zakonnic. U zakonnic bardzo jestem im wdzięczna, byłam pełna wdzięczności. Ale potem siostrom zakonnym zabrali wszystko, ich zlikwidowali, posadzili na bryczkę, zawiozły mnie do Przemyśla, do szkoły odzieżowej i mieszkałam w internacie. No to w internacie to co? Rano była czarna kawa i chleb z marmoladą. Dziewczyny, które tam mieszkały, były najczęściej ze wsi, dostawały paczki wypasione. Patrzyłam tylko z wielką zazdrością na nich, a nas uważały za takie, było nas dwie takie sieroty. No trudne było nasze życie, aleśmy tam, no zdobywaliśmy zawód, którego nie lubiłam, ale musiałam coś robić, chciałam jak najprędzej zapracować. Pracowałam w nocy od 22 do 6 rano. Szyłam na maszynie w Czerwonej Zorzy, tak się nazywała fabryka w Przemyślu. A na 14 szłam do liceum, skończyłam liceum.
poszłam, zdałam na Uniwersytet Jagielloński, ale już nie poszłam tam. Jak przyjechałam tutaj na egzamin, jak zobaczyłam wypindrzone, przepraszam za określenie, dziewczyny i takie ubrana, ja w szmacianych tapciach, tylko pantofelki miałam, płaszcz taki przeciwdeszczowy i nic więcej. Nie pojechałam więcej. Namówili mnie na studium nauczycielskie w Rzeszowie. I tam poszłam na studium nauczycielskie w Rzeszowie. Skończyłam studium i poszedł. Moich uczniów zawsze to najbardziej interesuje. Mnie się tak chciało uczyć, bo im się nie chce. A ja ukończyłam studium, jeszcze potem studia wyższe, jeszcze potem na doktorat się chwyciłam. Załapałam, że tak powiem. Uczyłam 10 lat w szkole podstawowej języka polskiego. Potem w liceum od 72 roku już uczyłam w liceum 25. Ale było to moje życie całe wyrzeczeń, pełne pracy ciężkiej. Nic, niczego specjalnie nie miałam. Myślałam, że w życiu do niczego nie... I dzisiaj znowu jestem bardzo samotna, bo syn był aktorem. Andrzej był wspaniałym człowiekiem. Pracował w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Zdał na medycynę i poszedł na aktorstwo. I tak się skończyło, że zmarł. Już 20 lat nie żyje. Źle się stało. Ludu ciągnie na smokarz aż strach. 10 lat temu mąż zmarł i tak znowu jestem sama. Dobrze, że zdążyła się urodzić wnuczka jedna i mam prawnusia teraz, którego bawię. Bardzo go kocham, jest taki mądry, jest taki kochany. I jak przyjdzie, to rączki rozłoży, ukocha babcię, to wszystko. I mam 5 dzieci sąsiadów, którymi się opiekowałam. I wszyscy na mnie wołają babciu, więc swoich nie miałam po synu więcej, ale dzieci mam sporo i kocham dzieci. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie historii Pani Józefy. To, o czym mówiła Pani Józefa, czyli mordy dokonywane siekierą, czy też zastrzeliwanie tych ludzi, to tylko, jakkolwiek to zabrzmi, ale tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ tortury stosowane przez UPowców były bardzo wymyślne. Na przykład kobietom ciężarnym rozcinano brzuch, wyjmowano tam płód i wkładano na przykład potłuczone szkło, a następnie ten brzuch z powrotem zaszywano. To brzmi jak fragment jakiegoś kiepskiego horroru, ale tych tortur było naprawdę wiele. Można opisy znaleźć, czy to w literaturze, czy nawet w internecie. To też nie było tak, że te działania UPowców były przez Ukraińców całkowicie popierane, bo jak sami też słyszeliście w tym, co mówiła pani Józefa, Ukraińcy również ryzykowali życie i Polakom pomagali, zdając sobie sprawę z tego, co UPowcy robią. Dziękuję Wam za uwagę i jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, o ile takie historie w ogóle mogą się podobać, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dajcie też znać, czy tego typu historie powinny się tutaj na kanale właśnie pojawiać. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia niebawem.